Jest jedno badanie, o którym nie mogę przestać myśleć. Chodzi o pracę naukową z kwietnia 2019 roku, której celem było sprawdzenie, czy da się przywrócić aktywność w komórkach obumarłego mózgu. I da się. Controversial experiment has some experts questioning what it means to be alive. Yale researchers say they were able to restore some brain activity in pig cells. Now, as humans, we can identify galaxies light years away. We can study particles smaller than an atom, but we still haven't unlocked the mystery of the 3 pounds of matter that sits between our ears. To był Barack Obama ogłaszający start inicjatywy BRAIN, która za cel postawiła sobie zmapowanie mózgu na wzór wcześniejszego zmapowania genomu. Amerykańska neuronauka dostała w ramach tego projektu wsparcie ponad 100 milionów dolarów, a dzisiaj widzimy już niektóre z owoców badań, które zostały podjęte, w tym między innymi to, przeprowadzone na świniach i moim zdaniem przełomowe. W wielkim skrócie, naukowcy udali się do rzeźni i zakupili tam świńskie głowy, z których następnie wypreparowali mózgi. Te mózgi leżały tak sobie przez 4 godziny, zupełnie nieżywe i zupełnie nieciekawe. Mózgi umieszczono w maszynie, którą nazwano BrainX, która przepłukiwała te mózgi mieszaniną substancji, która imitowała krew. A potem stało się to. Udało im się na kilkanaście godzin przewrócić coś, co wyglądało jak zdrowy metabolizm komórek, a mianowicie komórki mózgu znowu zaczęły zjadać glukozę i znowu zaczęły oddychać. Komórki z martwego, wyizolowanego z ciała mózgu na nowo podjęły aktywność metaboliczną. I to jest odkrycie, które dość mocno miesza w tym, co dotychczas wiedzieliśmy o śmierci. Definicja śmierci nie jest prostą sprawą, ponieważ współczesna medycyna bardzo skutecznie rozciągnęła śmierć w czasie. Także tak naprawdę ten unikalny moment, kiedy stwierdzamy, że odeszła osoba, to jest rzeczywiście śmierć mózgu. W szczególności to się różnie definiuje, albo pnia mózgu, albo według mnie dużo właściwiej to jest tak naprawdę nieodwracalna śmierć przez ustanie aktywności w korze mózgowej. De facto rozmyło to w pewien sposób naszą definicję śmierci, natomiast cały czas i tak nie wiemy, czy ten mózg podjął działanie na poziomie narządu, to znaczy, czy tam rzeczywiście zaskoczyła funkcja. Same komórki w sobie mogły żyć, natomiast czy rzeczywiście tam nastąpiła integracja i pewien proces, można powiedzieć, wyższego rzędu. Tego nie wiemy. Naukowcom jednak nie chodziło o przywrócenie tych procesów wyższego rzędu, a wręcz przeciwnie, zabezpieczono się przed ich ewentualnym powstaniem. W mieszaninie, którą przepłukiwano mózg, która imitowała krew, znajdowały się substancje blokujące pobudliwość neuronów. Dodatkowo obserwowano też aktywność elektryczną mózgu i ona się nie pojawiła. Ale gdyby się pojawiła, naukowcy byli przygotowani na podanie anestetyków. Gdyby była jakiś powrót świńskiej świadomości, to miałoby to zapewnić przebywanie właśnie w stanie głębokiej anestezji, czyli nieodczuwania bólu i snu. Na wszelki wypadek, z prostych kwestii etycznych, żeby nie powodować cierpienia, tu ciężko powiedzieć, zwierzęcia, tej głowy zwierzęcia. Badanie to ma szereg arcyciekawych konsekwencji. Od dotychczas myśleliśmy, że nieodwracalne zmiany w mózgu zachodzą gdzieś mniej więcej po niecałym kwadransie od ustania krążenia. Jeśli wyniki tego eksperymentu zostaną zreplikowane i się potwierdzą, to nieodwracalność tych procesów zostanie postawiona pod znakiem zapytania. To jest jedna rzecz. Druga to jest debata bioetyczna od chociażby jak sklasyfikować taki wskrzeszony mózg. Czy to, to już nie jest kawałek mięsa, ale czy to jest zwierzę? Jakimi zasadami powinniśmy się kierować, wykonując badania nad tego typu preparatem? To badanie rzeczywiście wzbudziło ogromne kontrowersje i jest wielka dyskusja etyczna, czy można takie rzeczy robić i w jaki sposób robić. Bo dokładnie, ktoś gdzieś wziął sobie głowę zwierzęcia, które już nie żyje od iluś godzin, nagle okazuje się, że może coś z nim zrobić i być może tam powstanie jakiś proces, tak być może świadomość tego zwierzęcia, która może odczuwać cierpienie z powodu właśnie takiego stanu, w jakim się znajduje.
W tym konkretnym badaniu zabezpieczono się przed powstaniem jakichś wyższych procesów, wrażeń, świadomości itd. Ale co jeśli pojawią się badacze, którzy będą chcieli w niekontrolowany sposób przeprowadzać podobne eksperymenty, już nie stosując tych zabezpieczeń? Czy w mózgu, który jest wyizolowany, nie ma kontaktu z ciałem, może pojawić się jakaś myśl, jakieś wrażenie, ból, świadomość? Sedno tego problemu zaczyna się już na tak bazowym poziomie, że my tak właściwie nawet nie mamy precyzyjnej, klarownej definicji świadomości, a w związku z tym jest nam ją bardzo trudno namierzyć. Świadomość nie jest jednolita. Mamy całą ogromną ciągłość pomiędzy, no nawet w codziennym życiu, pomiędzy tym jak śpimy, kiedy ta świadomość jest bardzo znacznie obniżona, pomiędzy sytuacją, kiedy jesteśmy bardzo śpiący, ale jeszcze nie śpimy, sytuacją, kiedy wykonujemy czynności całkowicie automatyczne, na przykład jedziemy sobie w metrze słuchając czegoś, też nie mamy 100% świadomości, versus, no nie wiem, świadomość, którą rzeczywiście nakierowujemy na przykład na słuchanie jakiegoś wykładu. I problem jest taki, że cały czas nie znamy jeszcze w pełni struktur, które ją tworzą. Obecnie uważa się, że to jest raczej nie tyle oczywiście pojedyncza struktura, ile raczej współdziałanie różnych struktur korowych i podkorowych, które tworzą właśnie taki proces świadomości. Natomiast próbuje się to obserwować na różne sposoby, czyli chociażby właśnie poprzez metabolizm, który jednak jest bardzo taką ułomną miarą, jak również właśnie ta aktywność elektryczna, czyli chociażby właśnie badanie EEG, gdzie im więcej mamy różnego rodzaju, można powiedzieć, szumów, rodzajów takich sygnałów w EEG, tym wydaje się, że ten stan świadomości jest wyższy. Natomiast właśnie tego tutaj nie było. Być może przyszłe badania spróbują zbadać właśnie bez środków anestetycznych, czy tam powstają jakieś procesy elektryczne i być może odpowie, czy coś takiego jest możliwego, przywrócenie takiej świadomości u ludzi. Ale no tutaj byłbym dosyć sceptyczny, ponieważ to jest troszeczkę tak jak nasz organizm jest organizmem wielokomórkowym. Tak, ale cały czas komórki zachowują pewnego rodzaju autonomię. To, że komórki zaczynają działać i żyć, potrafią mu się odżywiać, zużywać tlen, nie oznacza to, że zaczęły współpracować z powrotem jako cała tkanka, a w tym przypadku jako narząd, który jest najważniejszy, narząd integrujący całego człowieka. Nauka jest właśnie po to, żeby stąpała po czymś, czego nie wiemy. Nauka potrzebuje deptania po tym, co już wiemy, czyli weryfikacji, sprawdzania, replikacji, to nawet wielokrotnej pewnych uznanych prawd, natomiast najciekawsza jest ta nauka, która właśnie idzie w nieznane. Badacze naprawdę tutaj zastosowali według mnie bardzo wysokie kryteria, bo stosowanie właśnie tych środków anestetycznych na wszelki zupełnie wypadek, być może zupełnie na wyrost, jest takim wykazaniem się bardzo wysokiej takiej samoświadomości etycznej, ale jednocześnie właśnie udało mi się przepchnąć tą granicę tego nieznanego, więc jak najbardziej nauka jest właśnie po to, żebyśmy poznawali nieznane.